Ośrodek Kultury Norwida wspólnie z Instytutem Architektury wydał książkę Modernizm, socrealizm, socmodernizm i postmodernizm. Przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku. Spotkanie promocyjne książki rozpoczęła dyskusja, w której udział wzięli autorzy książki, a dyskusję poprowadził Filip Springer. Chciałem was zapytać o to, czy w tych waszych obszarach albo w tych, które podglądaliście w innych tekstach i czasach, no bo razem jesteście autorami tej książki, są takie właśnie, czy to papierowe projekty, czy ślepe uliczki, których dokończenia, niedokończenia najbardziej żałujecie? Znaczy, czy coś, to byście chcieli, żeby się znalazło w tej książce, no ale nie można wysłać fotografa, żeby zrobił zdjęcie, więc nie może tego być. To ja powiem szybko, bo tu nie mam łatwo. Ja tylko zacytuję, bo ja cytuję taką historyczkę brytyjską, Catherine Lebo, która napisała książkę o Nowej Hucie, bardzo ciekawą. I ona napisała takie zdanie, teraz muszę sobie przypomnieć, żeby dobrze zacytować. Mniej więcej, że większość z tego, co powstało w Nowej Hucie, nigdy nie zostało zaprojektowane. A to, co odpowiadasz na moje pytanie. Tak. Nie, naprawdę, to znaczy to, co oglądamy na tych makietach, nigdy nie powstało. To jest dużo z tego, co po prostu powstało, nigdy nie było planowane. No, tak jest. I tak Huta wydaje się takim, ta stara Nowa Huta oczywiście, wydaje się takim projektem bardzo totalnym i takim zrobionym od linijki. Nie, zarówno moment, jak to miasto było budowane gdzieś w totalnym chaosie i no dobra, ale dobra, jak znasz te makiety, to dobrze czy źle? No nie wiem, szczerze mówiąc, bo na przykład miał być taki świetny, wielki jakiś akwen na Łąkach Nowochódzkich i tam miał być, to ratusz, zaraz dojdę, ale miał być jakiś taki wielki teatr tam na osi, a potem miał być ratusz taki ala ratusz w Zamościu, no bo przecież to miasto idealne. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dobrze. Witold Cenckiewicz na przykład w latach 70. projektował nowoczesny, modernistyczny ratusz dla Nowej Huty. Mówi, że się bardzo cieszy, że nie powstał, więc też mi się wydaje, że profesor Juchnowicz, jeden z autorów Nowej Huty, opowiadał, że kiedy trafił do miastoprojektu tworzącego się, jeszcze nie miał tej nazwy, nie miał nazwy to przedsiębiorstwo, to z marszu musiał od razu przygotować projekt urbanistyczny jednego z osiedli w centrum B. I był to proces niesłychanie dynamiczny, dziejący się właściwie ad hoc w niektórych momentach. Także to była ta wielka lekcja, którą ci architekci, architektki musieli odrobić. Mi jest też szkoda tych osiedli, które były projektowane chociażby przez Cenckiewicza, ale w latach końca 70., 80. to osiedla przyszłości. Bo to były w okolicach Homońskiego, o ile dobrze pamiętam, to są rewelacyjne, tak, rewelacyjne urbanistycznie zespoły. I to jest architektura, która absolutnie pozostała na papierze. I w momencie, kiedy to zderzymy z Googlem i z tym, co na tym terenie powstało przy tym potoku Sudą teraz, to naprawdę włos, no, każdy się jeży. To jest historia, która się powtarza, no bo to są osiedla, które powstawały w ramach programu rządowego 5, czyli prototypowych osiedli, takich idealnych blokowisk dla całej Polski przed tym głównym boomem. Ja też bym się zastanowiła, czy byłoby lepiej, chyba byłoby lepiej, gdyby powstał ten łącznik między Krakowem a Nową Hutą, w sensie dzielnic oczywiście, czyli te projekty Cenckiewicza na kampusy uczelni, szczególnie na kampus Politechniki, który by zajął takie tereny, które dzisiaj deweloperzy dosyć intensywnie eksploatują, chociażby tam te tereny po dawnym lotnisku czyżyńskim. Więc myślę, że to jest też taki projekt, który by tutaj wprowadził ład, ale też by estetycznie związał te dwie części miasta. To pewnie byłoby coś istotnego. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz. Iwan Marczuk, który jest z nami, autor tych obrazów, mistrz absolutny, jeden z najwybitniejszych artystów ukraińskich. Jest z nami Joanna Gościliewińska, autorka tej koncepcji, tej aranżacji wystawy, główna kuratorka Nowochódzkiego Centrum Kultury. I jest z nami pani Weronika Marczuk. Osoba, której przedstawiać nie trzeba, ale powiem tylko, że wielka admiratorka, popularyzatorka twórczości właśnie Iwana Marczuka. Iwan Marczuk urodził się jeszcze w czasach, kiedy Moskaliwka była Galicją. To był 36 rok i stał się oczywiście legendą
malarstwa ukraińskiego. Jakby ktoś miał w trzech punktach o nim powiedzieć, to właśnie moim zdaniem trzeba wiedzieć, skąd pochodzi. Trzeba powiedzieć, że jest oficjalnie już uznany przez najbardziej szanowany dziennik The Daily Telegraph w tym znaczeniu i zaliczony do 100 geniuszy w ludzkości tworzący nowy obraz współczesnego świata oraz oczywiście to, że Iwan jest twórcą swojego własnego stylu malarskiego, który się nazywa plontanizm i jest niepowtarzalny. Właśnie dużo zaprosili mnie na tę wystawkę i ja dużo zradził, bo tym bardziej rozumiecie, że z Ukrainy mnie wywiezli, вот, a kartyny w mnie zbierają się. Тому що я мріяв, щоб Україна рано чи пізно завдяки мені перетворилася в світову Мекку. І до Києва з'їздилися з усього світу, так, як з'їжджаюся до Ван Гога, так, як з'їжджаюся до Парижу, до Пікассо та інших велетів аристократів духа. Я хотів цього, тому що я зробив дуже багато. Я зробив тисячі картин різного калібру. Вони розсіяні по всьому світу. Але мої спроможності настільки великі, що все-таки мені вдалося, посіявши їх по світу, зберегти велику колекцію картин. Тисячу картин я можу зараз подарувати любому музею, розумієте, а я мріяв, щоб такий музей був в Україні. Іван Марчук є єднородний, вірний собі, пошукуючи вольності, а та вольність знайдує в повному стані скупіння, медитації, духовості. Та вартість, духовість і вольність переплата się, як те сплонтане тисячами ліній, кілометрів, mikroreliefowych struktur, w które ubiera i archetypiczne postacie, i pejzaże. I przede wszystkim ten wizerunek czegoś, co jest w nieskończoności zatopione. W Galerii Białej Nowochódzkiego Centrum Kultury możemy zobaczyć 71 obrazów, które zamykają się w takim czasookresie późnych lat 70. do 2021. Ten przekrój bardzo wielu dekad, bardzo wielu stylów, w które próbował ubrać swoją ideę artysta, mają charakter pięknej perspektywy, aczkolwiek w charakterze pigułki i bardzo dużego skrótu. Ma na swoim koncie ponad 5000 obrazów, które tworzył na wszystkich kontynentach świata, ale pod powiekami i na obrazie zostawał zawsze dziewiczy pejzaż ukochanej Ukrainy, którą musiał opuszczać, a gdy wracał, to zastawał kolejne pobojowisko wojennych zawierów.